Szanowni Państwo, wznawiam obrady 31. sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. I przechodzimy od razu do punktu 6, 6a. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej? Jeżeli nie ma, poddaję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej została przez Radę przyjęta stosunkiem 12 głosów za. Kolejny projekt uchwały. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Korfantów na 2013 rok? Jeżeli nie ma, poddaję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Korfantów na 2013 rok została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 12 za przy jednym głosie wstrzymującym. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Korfantów na 2013 rok? Udzielam głosu pani radnej Annie Łaszczewskiej. Cztery. No bo tak. Jeżeli nie ma uwag, poddaję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Korfantów na 2013 rok została przyjęta przez Radę stosunkiem głosów 13 za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia, przepraszam, proszę skreślić słowo zatwierdzenia, w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Chciałbym tutaj poinformować szczególnie panie i panów sołtysów, że taryfa, czyli opłata za wodę i za ścieki w roku 2013 zostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi Kruczkiewicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no cóż, jako mieszkaniec powinienem być bardzo zadowolony z tego, że dyrektor przygotował taką, burmistrz na jakby przez dyrektora, dyrektor przez burmistrza przekazali nam taką radosną wiadomość, że taryfy, ceny wody w tym roku nie ulegną zmianie. Ja jako mieszkaniec się po prostu z tego cieszę. Cieszę się także jako radny, ale pamiętając sytuację z 2010 roku, też nie podnosiliśmy nawet o koszt inflacji. Ja mam na cały czas nadzieję, że dyrektor Wójcik wie, co robi. Mam nadzieję, że nie zaskoczy nas na przyszły rok podwyżką 20%, jak to było w 2011. Także panie dyrektorze, w imieniu tych, którzy odbierają wodę, serdecznie dziękuję, że nie musimy w tym roku więcej wyciągać z portfelów, jak to było, bo wiemy, że jeżeli wejdzie ustawa śmieciowa, to da nam wszystkim nieźle. Ale to jest z takim troszkę, myślę, że
Powinniśmy się cieszyć, ale jak to będzie dalej, to zobaczymy. Mam nadzieję, że ta sytuacja, którą Pan nam przedstawił na komisji, czyli sprawa, że będziemy musieli to robić w październiku, no wyjdą pewne aspekty. Mam nadzieję, że faktycznie będzie to tak, że ta, jeżeli będzie ta podwyżka, panie dyrektorze, to te 5 jak inflacja, a nie te 20, bo, no bo wtedy to będziemy chyba troszkę inaczej na to wszystko patrzyli. Bardzo wielkie znaczenie tutaj ma, no wiadomo, modernizacja. Jesteśmy pod wrażeniem. Komisja budżetu miała okazję być. Faktycznie myślę, że to mieszkańcy powinni zobaczyć, modernizacja na pewno spowoduje to polepszenie wody, zapewnienie mieszkańcom tej wody, która jest i będzie. Ale jeszcze jeden temat i już naprawdę kończę. Tutaj na komisji, która trwała budżetowa, dość dużo nie tylko na temat wody rozmawialiśmy, ale także na temat kanalizacji. Kanalizacji, która gdzieś tam się odwleka i wniosek, w sumie chyba nawet mój był podstawiony, poparty przez kolegów i koleżanki, że my tej kanalizacji jako gmina sami nie udźwigniemy i nie ma się co czarować. I myślę, że już powinny zacząć być przeprowadzane, ale konkretne rozmowy. Mam nadzieję, panie burmistrzu, że ten program, który ta NYSA coś tam będzie, że to też nam pomoże. No bo tak samo ja się tylko opieram na tym, co, a na pewno dyrektor Wójcik to poprze. No były różne koncepcje, a między innymi koncepcja na przykład północy przyłożenia do Tułowic, czyli tam przechód Borek, chyba Kuźnica, że tam oczyszczalnia. Ale musimy mieć ten program, który był robiony, ja pamiętam jeszcze chyba parę lat temu, on już jakby został, no nie spełnia swoich warunków. W jakim kierunku pójdziemy? Myślę, że te gminy, kończę, naprawdę kończę, gminy jak Łambinowice, pozostałe tutaj nasze ościenne, też będą miały ten problem i problem kanalizacji będzie musiał rozstrzygnięty być wspólnie. To jest tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję i stwierdzam, że uchwała w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 13 za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na 2014 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki? Jeżeli nie ma, to poddaję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję i stwierdzam, że uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na 2014 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki została przez Radę przyjęta 13 głosów za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały zmieniające uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Korfantów do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim? Jeżeli nie ma uwag, poddaję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Korfantów do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 13 za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania. Jeżeli nie ma uwag, poddaję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję i stwierdzam, że uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 13 za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój Miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Udzielam głosu pani radnej Annie Łaszczewskiej. Miałam się nie odzywać, bo wszyscy jesteśmy zmęczeni, a ile nie mogę, bo to jest mój konik. Jak się wydaje pieniądze z Unii Europejskiej? Oczywiście to dotyczy tego, że znowu będziemy tworzyć papiery i miejsc pracy z tego nie przybywa, dróg z tego nie jest naprawa żadna. I tak, strategia transportowa. Strategia rynku pracy, strategia demograficzna. Po prostu, no, ja tego nie akceptuję. Także ja będę przeciw. Zatem poddaję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój Miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego została przez Radę przyjęta. 11 głosów za, przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości? Udzielam głosu panu radnemu Ryszardowi Huzar. Ja mam pytanie do pani mecenas, bo tak, tam zmieniamy, że nie według ustawy karnej, tylko karno-skarbowej i to jest okej. Okay. Proszę powiedzieć, bo tak, w pierwszej deklaracji dotyczącej gospodarstw z terenu zabudowanych, zamieszkałych, mamy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a takiego zapisu nie mamy przy terenach niezamieszkałych. Czy firmy nie podlegają też takiemu samemu obowiązkowi, że powinny wyrazić zgodę na przetwarzanie danych? Dziękuję pani mecenas. Czy jeszcze ktoś ma? Jeśli można, bo mam wątpliwości, bo te niezamieszkałe to niekoniecznie muszą się dotyczyć tylko firm, bo to mogą być też inne tereny osób prywatnych, które są niezamieszkałe, czyli domki letniskowe, jakieś inne rzeczy. I myślę, że w tym przypadku mógłby być jakiś konflikt. Nie wiem, czy taki zapis jednak nie powinniśmy wstawić w tym momencie. Dziękuję. Zawierały
Dziękuję, pani mecenas. Jeżeli nie ma więcej uwag, szanowni radni, poddaję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została przez Radę podjęta. 12 głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym. I czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie apelu do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany terminu wdrażania nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? Udzielam głosu panu radnemu Henrykowi. Ja bym tu na pierwszym zdaniu moim to bym chciał powiedzieć, że to mi się nawet i podoba, tylko dlaczego to nie jest gdzieś z listopada 2012 roku? Bo tak, w tej chwili w każdej gminie w Polsce, nie tylko Korfantów, dyskutują, siedzą godzinami, jak to zrobić, gorzej, źle. Nawet pani Ani się powiedziała, że już dostała za to, że ona taką uchwałę podjęła. Jeżeli to poszło do, pójdzie, na pewno pójdzie do Warszawy i spowoduje to, że po prostu albo rząd się z tego wycofa, albo całkowicie zmieni kryteria tych zbierania tych wszystkich śmieci, to jakie nasze prace? Po co tyle ludzie siedzą, po co tyle idzie papieru, po co tyle idzie kosztów? Nie wiem, dlaczego to jest tak późno. Mi się wydaje, że to powinno być w roku poprzednim, gdzieś listopad, najpóźniej w grudniu. Dopóki nikt nad tym jeszcze nie pracował. Teraz w tej chwili już pracujemy. Tu w tej chwili zostały uchwalone druki. Mamy tutaj cały harmonogram zebrań w gminie Korfantów na temat śmieci. A jeżeli to zostanie wycofane albo pół roku przełożone, to będziemy od nowa robić to, czy nie? Bo to jeżeli by te gmin śląski wystąpiła o zmianę tego całkowicie, to jest tylko o przełożenie terminu. Znaczy, że mi się wydaje, że chyba to zostanie to samo. Dziękuję, panie radny. Udzielam głosu panu burmistrzowi Zdzisławowi. Ja na spotkaniu przed sesją mówiłem o tym, że jest to nasza dobra wola. Ja bym tutaj żadnej polityki nie dorabiał, bo apel służy do tego, znaczy jest on, jego treść jest wyspecyfikowany następujący, że chcemy z grupą gmin, które się pod tym podpiszą, przesunąć datę wdrożenia ustawy na 1 stycznia 2014 rok, co najmniej. Natomiast nikt nie mówi o tym, bo wiemy, że to jest dyrektywa unijna, która mówi o wprowadzeniu w tym względzie. Także żadna praca wykonana przez nas nie będzie pracą daremną. I to jest tym rzeczy. Natomiast nie ma tutaj jakikolwiek przymusu w tym względzie, żeby po prostu wykorzystałem, że akurat rano otrzymałem to w internecie przez pocztą mailową i w związku z tym uważam, że wartałoby to zaznaczyć, natomiast pewnie takie same dylematy mają pozostałe gminy i te, które już podjęły i te, które będą podejmować. Ja myślę, że ten czas byłby dobrze wykorzystany do tego, bo jednym z powodów takich, no co tu dużo mówić, ostrych pięć na zebraniach jest nieznajomość zasad, jakie w tej materii obowiązywały. No i trochę pobieżna znajomość tej nowej ustawy. I to jest nasze zadanie, żebyśmy z tym wszystkim do wszystkich ludzi dotarli. To jest kwestia drukowania, jeszcze kwestia wykorzystania strony, różnych innych rzeczy. Także ja zachęcam do podjęcia, no do państwa należy tutaj wola w tej materii. Udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi Kruczkiewicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ temat jest naprawdę gorący i tutaj unikanie jakiegokolwiek dyskusji to jest chyba jednym wielkim błędem. Kolego, masz całkowitą rację. Totalnie ciebie popieram, bo na głosy, gdzie się mówiło, słuchajcie, zastanówcie się i to jest, powiem otwarcie, nie wiem, czy burmistrzowie, wójtowie związani z koalicją rządzącą, proszę państwa, nie unikajmy tego słowa. Nie bójmy się powiedzieć. Tu jest polityka, tu są grube pieniądze, walka o grube nasze pieniądze.
Już sami wiecie, na czym to polega. Że za to, co robiliście do tej pory, płaciliście tyle, a teraz będziecie dwa razy tyle płacili. Albo i trzy razy. Panie burmistrzu, ja całkowicie popieram. Ponieważ ja z tym apelem się spotkałem już około chyba miesiąca temu i całkowicie pana tu popieram, że to jest tylko dołączenie się do grona gmin. Być może, szkoda, że tak późno, faktycznie, w momencie, kiedy szkoda, bo to już jest, można powiedzieć, po ptakach, prezydent podpisał, ale może na to coś da. Popatrzcie, ile znowu wynika błędów, szanse tym gminom o przedłużenie. Z drugiej strony jest to nieuniknione, to co burmistrz powiedział. Nie w takim tempie. Powiedziałem kiedyś, że ludziom się oczy otworzą. Myślę, że po prostu też powiem politycznie. Tusk dobrze wiedział, co powiedział o ustawie śmieciowej, że ta ustawa położy rząd Tuska. I nie to, że ja jemu tego życzę, broń Boże, ale tak nieprzygotowanej ustawy jeszcze w życiu nie widziałem, jak jestem 10 razy samorządowcem. Naprawdę. I tutaj szkoda, że właśnie burmistrzowie prędzej nie apelowali, bo ja myślę, że te wiadomości, które dochodziły też, ja pamiętam tu burmistrza, który tu stawał i mówi, słuchajcie, pamiętajcie, ustawa wejdzie, zrewolucjonuje tego, ale chyba nie wszyscy do końca wierzyliśmy, że to przewróci całkowicie do góry nogami nasz system. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, chodzi o pieniądze. Proszę Państwa, to są w całym kraju tysiące miejsc pracy, które rząd szykuje za nasze pieniądze. Do tej pory sami zaczynacie się zastanawiać, jak to możliwe. Firma funkcjonuje, zbiera śmieci za 27 zł od kubła, jest, funkcjonuje, istnieje. I nagle co? I nagle co się dzieje takiego? Tak samo będzie przyjeżdżała, zbierała, odsyłała, tylko że my za to będziemy 100%, a nawet w niektórych wypadkach 200% więcej płacili. Także myślę, że apel ten, przyłączmy się do tego, bo warto, być może coś jeszcze gdzieś ten nasz głos samorządowy zostanie usłyszany. Może ktoś się jeszcze opamięta. Jest, no dla mnie, proszę Państwa, niezrozumiałe, że daje się uchwałę i nawet choćby na przykładzie, panie burmistrzu, no, tych deklaracji. Czy takie deklaracje, czy my jesteśmy jeden naród, czy my jesteśmy, każda gmina to jest osobne, czy rząd przygotowując tak wielką operację nie mógł tak zwanych gotowców przygotować, a nie, że każda gmina jest w stanie, musi wypracować i sami nie wiedzą, kto to ma kontrolować. Rio, wojewoda, teraz będą kwestionowania. No, totalny bałagan, który nas spotkał i ja tylko w tym wypadku, tak jak nieraz mówi burmistrz, że nie zawsze się ze mną zgadza, ale czasami się zgadza, tak samo ja z burmistrzem akurat w tym wypadku się zgadzam, bo wszyscy jedziemy na jednym koniu, który nie wiadomo, gdzie nas wiedzie, raz w lewo, raz w prawo, bo tylko wystarczy czytać zarządzenia, które przychodzą. Proszę Państwa, jest to tylko jakiś apel, poprzyjmy to, a poczekamy. No mam nadzieję, że jeszcze nie raz się na ten temat spotkamy i będziemy dyskutowali. Dziękuję. Dziękuję radnemu Andrzejowi Kruczkiewicz. Udzielam głosu, ale króciutko panu. Ja króciutko tylko, bo samo przedłużenie, które prawdopodobnie marne szanse są, ale trzeba spróbować. Nic specjalnie nie da, tylko tyle, że będziemy mieli troszkę czasu, ale to znaczy da w momencie, kiedy pójdą po rozum i trochę zmienią uchwałę czy ustawę, która decyduje o tych obowiązkach i o tym, co mamy być, bo dzięki niej właśnie są wzrosty i będą wzrosty opłat, które między innymi. Dlatego myślę, że to da może czas do przemyślenia i oby tak się stało. Dzięki. Dziękuję panu radnemu Ryszardowi Huzar. Jeżeli nie ma więcej głosów, szanowni radni, poddaję pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie apelu do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany terminu wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została przez Radę przyjęta. 13 głosów za.
Dziękuję i przechodzimy do punktu 7, czyli odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych. Przedstawi nam pan burmistrz, pan Zdzisław Martyna. Odpowiadam na pytanie kolegi radnego Ryszarda dotyczącego zarządzenia burmistrza w sprawie przekazania majątku. Zarządzenie numer 20/213 burmistrza Korfantowa 7 lutego dotyczy przekazania na rzecz świetlicy wiejskiej. To znaczy tak, przekazuje się majątek rzeczowy. Tu jest jego wykaz. Urzędu Miejskiego w Korfantowie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na podstawie protokołu przekazania. I tutaj jest to rzeczy zakupione dla świetlicy w Rzymkowicach i przekazane przez panią pełnomocnik. Ponieważ my realizując fundusz, nazwijmy to profilaktyczny, kupujemy to na urząd, a żeby to było świetlicy, to musimy Staszkowi to przekazać. I to jest to zarządzenie, które jest do wglądu, jeśli by trzeba było, tak? A zarządzenie numer 22/213/7 przekazuje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie samochód ciężarowy Volkswagen model T4 z 1996 roku. I tutaj ten Volkswagen, który mi wjeżdżą, przekazany zostaje dla rzecz ZGKM-u, bo on jest kupiony na rzecz urzędu, zarejestrowany na urzędzie, po to, żeby przekazujemy to zarządzenie. No tak to już musimy formalnie załatwiać. No to ja nie wiem, no nie do ten ostatni, nie, do to nic innego w międzyczasie. To po prostu poślij w czasie. No, czyli tutaj nie ma nic takiego, które są, a ponieważ musimy te rzeczy wszystkie w jakiś sposób no, formalnie załatwić, to tego typu jest przekazanie. Tak jak ja podpisuję, na przykład jeśli ktoś kupuje działkę, no to ja mu też przekazuję, to już bez zarządzenia, albo jak przyjmujemy coś, to też jest w tej materii. Tak, ja chcę powiedzieć tylko jeszcze dwa zdania na temat, ponieważ moim konikiem także są środki europejskie, chciałem powiedzieć. I jestem dumny z tego, że udało nam się w ostatnim okresie z różnymi perturbacjami skorzystać z ogromnej części tych środków. A ponieważ jednym z warunków, jakie w tej chwili mówi się o tym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, to jest występowanie w ramach partnerstwa, czy partnerstw, w związku z tym pewnie nie jeden raz jeszcze zaproponuję Państwu wejście do partnerstwa. I chciałbym, aby się te koniki przetworzyły w działanie takie oczywiście. Dzisiejsza nasza uchwała przesuwa o jeden rok partnerstwo niskie, czyli w roku 2013 z tego tytułu nie będą żadne wydatki, a będą w 2014. Czyli zawsze podejmując decyzję, moja prośba jest taka, bardzo uprzejma o tym, żeby pamiętać, co było w grudniu, bo w grudniu żeśmy podejmowali decyzję w tej materii, a ponieważ mówi się wszem i wobec, że bez partnerstwa nie ma mowy o korzystaniu ze środków, dlatego też jeśli ja do mnie docierają takie informacje, to ja również przekazuję wam te informacje, że bez partnerstwa podobno, nie wiem, mam nadzieję się w tej materii dokształcić bardzo kompleksowo, z panią skarbnik prawdopodobnie będziemy wtedy wiedzieć, jak i na jakich zasadach możemy to robić. To tak a propos tej sprawy głosowania o tej współpracy, dlatego że to są dosyć trudne elementy funkcjonowania części budżetu, który się opiera na współdziałaniu z budżetem Unii Europejskiej. Ja kiedyś może coś powiem, co nie jest związane z naszą sesją. Byłem w delegacji finlandzkiej w Prawdińsku. Pierwszy raz to było kupę lat temu. I na takiej konferencji poddano nam propozycję przegłosowania, nazwijmy to, protestu w sprawie interwencji w Jugosławii. Ryszard, byłeś wtedy?
I no była totalna konsternacja. Totalna konsternacja, ponieważ Czesi patrzyli na nas, Niemcy też nie wiadomo, o co chodzi, no i co by z tym trzeba było zrobić. Więc patrzą na mnie jako najstarszego tego człowieka, który tam jeździ, i mniej więcej odezwałem się w tym, to Ryszard będzie pamiętał, że jeśli chcemy, aby nasza współpraca padła, to zajmiemy się polityką. No, to zajmiemy się tak, że padła, zajmiemy się polityką. I ja bym też, dlaczego o tym mówiłem, abyśmy unikali jak diabeł święconej wody, zajmowania się na szczeblu podstawowym polityką. Powiem, ani nie jesteśmy politykami, ja też, ani też nie mamy pełnej, zajmujmy się swoją sprawą. To przyniesie nam i więcej satysfakcji, i więcej radości z tego, co tworzymy. Bo przecież to, że państwo, komisja była na naszym, no, nazwijmy to stacji uzdatniania wody, ja czasem z przekąsem mówię, jeszcze jakąś niespodziankę tu sekretarze może przyszykujemy, żeby rozpoznać różnicę między wodą źródlaną, nazwijmy to tą, którą kupujemy, a tą, którą mamy w kranie. Po to to jest zrobione, żeby jak najdłużej utrzymać w ryzach ceny wody. I tutaj byłby pewnie i Janusz, gdyby był wnioskodawcą, pewnie samobójcą, gdyby proponował w przyszłym roku zwyżkę ceny wody. Także myślę, że to nie w tym rzecz. Po prostu, mówiąc obiektywnie, bez polityki, nie było argumentów na to, żeby podwyższyć ceny wody na kalkulację i prawdopodobnie nie będzie też argumentu na to, żeby w przyszłym roku ona zwiększona. Po prostu koszty muszą się zgadzać, a kalkulacja, czy wynik kalkulacji jest dowodem na to, że w zakładzie przeprowadza się ją w sposób racjonalny. Natomiast wodę mamy dobrą i nawet Ścinawie wczoraj na zebraniu mówią, że woda jest jakby dobra. Ciekawe, jaka skorfantowa będzie, nie? To tak jak z tym chlebem w rodzicce ze Ścinawy. Tak. Przepraszam, że pozwoliłem sobie na takie. Pani Ani, te wszystkie rzeczy, dwie pierwsze przekażę do województwa i do powiatu. Zresztą pan dyrektor pewnie sobie zabezpieczył. Natomiast zastanawiam się, ale to dopiero jak nie miałem na tyle czasu, co zrobić z naszymi drogami, bo przecież wy doskonale wiecie, jaki mamy budżet na drogi. I w zasadzie mógłbym powiedzieć tylko, proszę popatrzeć na budżet. Natomiast oczywiście to patrzenie same nie załatwi problemu. I ja zaproponuję na którejś komisji, być może i rozwoju gospodarczego, po pierwsze tak jak ze starostą podjechałem po całej gminie drogach powiatowych, byśmy pojechali po drogach naszych i zastanowili się wspólnie, co z tej materii zrobi. Bo dla mnie jest naprawdę trudno państwu zaproponować, czy ważniejsza droga jest Pasterniczów w Rzymkowicach, przez wieś Gryżów, czy ulica Tylna w Ścinawie Małej, za którą mi się dostało w Ścinawie Niskiej, czy inne jakieś drogi, mówię tutaj o naszych drogach, czy 3 Maja, czy tak dalej, tak dalej. I myślę, że tutaj mogłoby być to takim wdzięcznym tematem komisji po to, żebyśmy się w jakiś sposób to zrobili. I cieszę się z tego powodu. No tak, to jeszcze trzeba liczyć na cud, aby zebrała pani koło tego 8 głosów. 8 głosów jeszcze trzeba zebrać. I tym bardziej, ile osób z tego korzysta. Więc to jest, jak się zaczniemy w tym zainteresować, to będziemy mieli coraz więcej kłopotów z podjęciem decyzji. Mówię to również i po to, żeby ta odpowiedzialność za podjęcie decyzji również i spłynęła łaskawie na państwa warki. To wtedy nie będzie lżej. Tak, to nasz radnego Jana do Włodar, to pewnie dyrektor sobie zapisał, ale mu pokażemy. Z tym, że ja ostatnio jestem na etapie znajomych przyczyn weryfikacji kodeksu, zapisu kodeksu drogowego i nijak sobie nie przypominam, że jest jakiś znak, który na drodze publicznej
pozwala na przykład ciągnikom 30-tonowym przejechać, a nie pozwala 20-tonowym samochodem. Więc będzie tu problem. Będzie tu problem. No nie ten tutaj chodzi o to, bo to bylibyśmy sami. Ciągnik z naczepą. Sami bylibyśmy, bo ja uważam, że w tej chwili chyba najbardziej te drogi, a szczególnie nasze drogi, to niszczą ciągniki rolnicze jednak. Z różnych przyczyn. Oczywiście nie będziemy się tu kłócić w tym względzie, bo ja rozumiem intencje tutaj zgłoszenia tego, ale żebyśmy o tym pamiętali, tak jak kiedyś na jednej z sesji jeden z radnych, nie powiem kto, bo on funkcjonuje, nie tutaj teraz, mu dał wniosek o to, żeby w jednej miejscowości drogę gmin ograniczyć prędkość do 10 km na godzinę. To prawda, nie żart jest. Więc pytam, że to co, będziecie rowery na plecy nosić albo jak? No ale taki był przypadek. No, starsi radni pewnie pamiętają, kto to był. No to jedziemy dalej. Chcę powiedzieć radnemu Ryszardowi, że co roku i to w różnej formie informujemy właścicieli posesji o swoich obowiązkach wynikających z uchwały o porządku czystości gminy. Również w tym roku informowaliśmy w tym zakresie. Reakcja jest taka, jaką widać. No ja jestem najdalszy, bo to, co mówił radny Henryk, no, prostą rzeczą jest po prostu skierować pisemko do komisariatu i przyjdą panowie czy panie i przyłożą, ale to wtedy znów będę miał czerwone uszy od wspominania. No, no jest to argument taki, bo podobno przez kieszeń się najlepiej przemawia. Póki co to nawet trochę kwękam, jak dyrektor mając odpowiednie maszyny, jak zauważyliście, czasem jeżdżą przy dużych upadach, że jeździ bez ciągiem, czyli na prywatnych, na ten, nie zbierając pieniędzy na to, bo mu nie wolno. Paradoks goni paradoks, a na chodnikach jest jak jest, czyli czasem jest dobrze, czasem jest źle. Zawsze co roku będziemy również i w następnych latach, także tutaj po prostu jest to już reguła. Na dodatek jeszcze w tej materii mam tu zapisane komendant PSP, obiegła świat, polskie informacja, że komendant główny Państwowej Straży Pożarnej zakazał strażakom sprzątania ulic w prawie w ramach, po wypadkach, bo to nie jego sprawa. Gdzieś tam się przejedzie jakieś zwierzę, jakieś coś, no to za to gmina odpowiada, burmistrz tej gminy czy wójt, na którym to się zdarzyło. Czyli następuje następny problem, jak zorganizować problem czystości, czy też na terenie gminy. Skarpie, wielkie skarpie, panie radny Henryku, są chyba nasze. Jeśli mówi o tych samych świerkach. W związku z tym, no tutaj wydział w tej materii się zajmie sprawą. Podzielam pogląd, jeśli chodzi o prąd. Ponieważ nas nikt nie interesuje, a wykonawca, który robił, to mówi, on ma termin, on ma czas rozpoczęcia i jego to nie interesuje. A w dokumentacji nie ma przypięcia zastępczy. Veolia. I to chcę powiedzieć tutaj też w kontekście wczorajszego zebrania w Ścina-Wieniskiej. My musimy pamiętać o tym, tak jak i również nasi obywatele, że umowa między Veolią a obywatelem X jest umową cywilnoprawną między tymi dwoma podmiotami. To, że my dajemy gotowce do wypowiedzenia umowy, to chcieliśmy wyjść naprzeciw, żeby po prostu łatwiej było, żeby nie kombinować i tak dalej, bo to tak o tym, ktoś mówił o gotowcach, te gotowce się nie przyjęły tak dobrze, to fajnie. A co wy nam tu dajecie, co wy uważacie, że nie możemy sami sobie napisać? No, także na swoje babka wróżyła. Ale to te gotowce są tylko. I konsekwencje zawartych rozstrzygnięć w umowie proszę też dotyczą, ja już kończę, też dotyczą dwóch stron. Prawdzie, jak wiecie, Veolia zdaje się tam, ja też dostałem podwyżkę z 228 na 259 na kwartał.
na kwartał i ja jestem, jak nie bywam się humoru nie psuć, jedną z wielu osób, które na wprowadzenia nowych stawek dużo zyska. A to dlatego, że właściwie realizowałem regulamin, jaki jeszcze obowiązywał do 31 grudnia ubiegłego roku i z tą dobrą informacją dziękuję za uwagę. Dziękuję panu burmistrzowi. Przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi już mamy. Teraz czy ktoś z państwa chce zabrać głos w wolnych wnioskach, ogłosić komunikat? Udzielam głosu panu radnemu Henrykowi Kierpa. Jeżeli panie przewodniczący, panie burmistrzu, wszyscy zgromadzeni, dwa zdania, chciałem tylko powiedzieć taką rzecz. W gminatym w Korfantowie było imienie, teraz gimnazjum się nazywa już imieniem Czesława Niemena. Była przepiękna impreza, przepiękne występy naszych gimnazjalistów i nie tylko, bo były te dzieci ze szkoły podstawowej. Ja tylko mam taką jedną myśl, to mówiłem dla pani, jak to panią nazwali, minister skarbu, do naszej pani skarbnik, żeby korzystać więcej z tej młodzieży, nie sprowadzać zespołu z zewnątrz, bo to nic prawie nie jest lepszego, a nasze dzieci potrafią i naprawdę potrafią występować i pokazać coś fajnego w naszej gminie i tego, czego się nauczą od naszych pedagogów. Dziękuję. Dziękuję panu Henrykowi. Szanowni państwo, jeszcze też krótkie... Tylko słowo też. Króciutkie, każdy widzę, że ma już tutaj i teraz broszurkę. Zakończyliśmy nabór przez lokalną grupę działania. Wniosków złożonych było 28. Mieliśmy do dyspozycji ponad 1 000 000 zł, ale dzięki jeszcze staraniom u prezesa agencji dostaliśmy 20% zwiększenia kosztów i złożone wnioski, nie wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone, ale z gminy Korfantów na 14 wniosków zostało zaakceptowanych 12. Dwa wnioski zostały odrzucone, w stosunku do gminy Biała 7 wniosków zostało odrzuconych i jeden wniosek z Prudnika. Chciałbym tutaj podkreślić, że ponad 700 tysięcy z tych właśnie środków idzie do naszych mieszkańców, czy jednostek, czy indywidualnie, czy inne organizacje pozarządowe. Udzielam głosu panu radnemu Mariuszowi Żabińskiemu. Dziękuję bardzo. Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym zaprosić wszystkich tutaj i za pośrednictwem państwa, może waszych znajomych, rodziny i tak dalej, na imprezy, które organizujemy w najbliższym czasie. A właśnie ze względów finansowych wzięliśmy do organizacji, do gimnazjum Korfantowa 7 półfinałów wojewódzkich w grach zespołowych. Dlaczego ze względów oszczędnościowych? Ano dlatego, że każdy wyjazd to jest około 500 zł, razy 7 to jest 3,5 tysiąca. Jest mało pieniędzy, dlatego organizujemy u siebie. Organizujemy w dzień, no mam nadzieję, że nie będą światła palone, żeby były zbyt duże koszty, także te zawody będą odbywać się do końca marca. Oprócz tego w najbliższy wtorek mamy organizację finału wojewódzkiego szkół gimnazjalnych w tenisie stołowym o godzinie 10. Ponadto wspólnie z Miejską Gminą Ośrodkiem Kultury, Sportu, Rekreacji w sobotę najbliższą 2 organizujemy Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych. Zawody odbędą się na Stadionie Miejskim i za 2 tygodnie, w piątek na Dzień Kobiet, dokładnie 8 marca, organizujemy międzywojewódzkie Mistrzostwa w biegach przełajowych. To jest 8 imprez w Polsce tego typu się odbywa, również na Stadionie Miejskim w Korfantowie. Ja na te imprezy serdecznie zapraszam, szczególnie te biegi przełajowe, to jest bardzo ciekawa impreza dla tych, którzy nie byli, niech przyjdą, zobaczą, jak dzieciaki biegają, zwłaszcza, że bardzo, bardzo dużo dzieci startuje z naszej gminy. Korzystając również tutaj z okazji, chciałbym słów dosłownie dwa o sukcesach ubiegłorocznych. Słuchajcie, no tą statuetkę, którą otrzymała pani Małgorzata, jest wynikiem tego, że mamy osiągnięcia sportowe. Pamiętacie wszyscy, w tamtym roku Basia na paraolimpiadzie zdobyła złoty medal. W tym roku te sukcesy również się powtarzają.
tydzień temu byliśmy na Mistrzostwach Polski halowych w lekkiej atletyce. Gdyby nie kontuzja wcześniejsza Basi, bo niestety kontuzję złapała, ale taki jest sport, zdobyła medal brązowy, trzecie miejsce i to nie jest paraolimpijczyków, to jest wszystkich seniorów sprawnych i niesprawnych, czyli z całą kadrą Polski startowała, która w tą sobotę będzie brała udział również w Göteborgu na Mistrzostwach Europy. Zabrakło paru sekund do minimum do Göteborga. Za dwa tygodnie jedziemy do Bydgoszczy na Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Jeżeli wygra Basia swój bieg, będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata, nie paraolimpijczyków, tylko wszystkich sprawnych. W tej chwili Basia jest na obozie w Szklarskiej Porębie, wraca w piątek wieczorem, a w sobotę rano o godzinie 11 będzie startować tu u nas na naszych zawodach. Chciałbym również pochwalić się pewnym takim pozasportowym sukcesem Basi. Otóż 7 lutego była w Pałacu Prezydenckim, gdzie otrzymała Złoty Krzyż Zasługi od pana prezydenta Komorowskiego za osiągnięcia sportowe. Ja również przepraszam pana burmistrza za to, że wcześniej pani Małgosi dałem taką, prawda, podziękowaniu statuetkę. Jak moglibyście się moje koleżanki uchlec obrazić na mnie, no przecież to my dzielimy pieniędzmi, nie pani Małgosia. Ja z tego miejsca w tej chwili właśnie chciałbym podziękować wielu osobom, wielu instytucjom za to, że pomagacie nam w uzyskiwaniu tych wyników. Nie są wprawdzie to środki takie powalające z nóg, ale my rozumiemy doskonale, że sytuacja jest jaka jest, staramy się pozyskiwać środki z zewnątrz. Muszę powiedzieć, że tych środków udaje nam się dzięki dużym wynikom sportowym, jakie osiągamy, pozyskiwać właśnie między innymi z Ministerstwa Sportu. Udaje nam się jak do tej pory, jak będzie dalej, zobaczymy. Dlatego chciałbym w imieniu wszystkich zawodników, których mamy w tej chwili w sekcjach, a jest ich dosyć sporo, naprawdę dosyć sporo tych dzieciaków nam w tej chwili uprawia sport, czynnie sport uprawia, w imieniu trenerów, którzy to robią, podziękować panu burmistrzowi, podziękować radnym, podziękować dla dyrektora pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, którzy bardzo mocno pomagają nam w tym i chciałbym również podziękować pani dyrektorce Małgorzacie Sinickiej, gdyż na jej obiektach korzystamy po prostu z jej obiektów i za te obiekty nie płacimy, a to też jeżeli byśmy musieli zapłacić, byłaby kolosalna suma, prawdopodobnie nie do udźwignięcia za to, co mamy w klubie. Druga sprawa jest taka, że czasami bywa tak, że zawody organizowane, na przykład wojewódzkie, są w tygodniu i zarówno któryś z nas opiekunów, jak i zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą być zwalniani po prostu z lekcji. No nie zależy od nas, to my staramy się zawody organizować w soboty, ale jak jest na przykład są mistrzostwa województwa organizowane przez Szkolny Związek, organizowane są na przykład we wtorek, tak jak najbliższy wtorek to ma miejsce w tenisie stołowym. Dlatego dziękuję serdecznie, ja przejdę do państwa, przekażę statuetki na ręce pana burmistrza, przewodniczącego rady, dyrektora GOKU i pani Małgorzaty i tak po koleżeńsku prosiłbym na drugi rok może coś więcej, tak już poza protokołem. Szanowni radni, w imieniu wszystkich dziękujemy ślicznie za otrzymaną tą statuetkę. Burmistrz na pewno też podziękuje, czy inni tego. I życzymy panu Mariuszowi nie gorszych wyników jak do tej pory, a czekamy na więcej.
Udzielam głosu teraz panu burmistrzowi Zdzisławowi Martyniu. Więc myślę, że nie będę odosobniony, panie przewodniczący komisji, że zaproponuję również temat jakiejś komisji nie za długiej od tego, abyśmy podyskutowali o sytuacji w sporcie w gminie, wynikach i tak dalej, bo pewnie przyszedł powoli czas o tym, żeby tak w gronie osób znających się na rzeczy podyskutować, ponieważ z jednej strony jest absolutnym pewnikiem, że tych pieniążków trochę za mało mają, ale z drugiej strony my mamy jeszcze inne dyscypliny, które albo ograniczyliśmy do zera, albo też mają kłopoty z tym wszystkim. Ja tutaj przed chwilą zdradzę tajemnicę z panią Skarbik, mówiłem, nie widziałem, że dostanę to, tak? Mówię, wiesz co, Joasiu, trzeba byłoby przemyśleć, może w drugim półroczu jakieś dodatkowe pieniądze by znaleźć. A pani Skarbik mówi, ale gmina nie może finansować sportu wyczynowego, to więc mówi, że nie będzie. Nie będzie, to zależy jak się zapisze. Więc to taki trochę, ale to z komisją to nie żart, po prostu to jest. Natomiast chcę koledze Henrykowi powiedzieć, ale i pewnie radnym uczestniczącym w tej, co tu dużo mówić, budujących imprez związanych z nadaniem imienia szkoły. Mówcie co chcecie, ale brakowało mi tego popiersia i sztandaru. Jakbyście nie patrzyli na to. To tak a propos. Natomiast radnemu Heniowi chcę powiedzieć taką rzecz, że my już od wielu, wielu lat mamy tradycję, że 11 listopada zawsze na przemian albo jedno gimnazjum mówi rys historyczny, a drugie gimnazjum inscenizacja albo odwrotnie. I również cały czas planujemy, w związku z tym oczywiście to zależy od również jak frekwencja jest, to znaczy jak ma korfantów inscenizację, to frekwencja jest większa, jak ma rys historyczny, to mniejsze, no to tak jest, to sobie resztę. W każdym razie absolutnie zgadzam się z tym, tylko mówię, że będziemy tu wspierać pewnie panie dyrektor i pan dyrektor będą nas wspierać również w tym względzie. Oczywiście nie wszystko można zastąpić, to, ale jestem za tym, także gratuluję również panią dyrektor gimnazjum i szkół, aby w coraz większym stopniu jednak przystępowały do opracowywania różnego rodzaju inscenizacji i montaży, bo jak wiecie, no to trzeba popracować nad tym. Gratuluję pani dyrektor imprezy pod nazwą uroczyste nadanie imienia gimnazjum w Orwantowie Czesława Niemena. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Udzielam głosu jeszcze króciutko panu Mariuszowi Żabińskiemu. Ja jeszcze. Panie burmistrzu, jest Komisja Oświaty Spraw Społecznych w Majowa. Tematyka sportowa tam jest. Kiedyś mieliśmy jeden z tematów sesji, bodajże dwie kadencje temu był taki temat sesji i tam częściowo na sesji był poświęcony na temat spraw sportu. Żałuję, że teraz tego nie ma, dlatego korzystam z okazji po prostu na innych sesjach, bo nie ma takiej. Natomiast pani skarbnik, ja pani muszę coś podpowiedzieć. Nowa ustawa o kulturze fizycznej nie zabrania samorządom finansować sportu kwalifikowanego pod jednym warunkiem, że nie jest on dochodowy. Także wolno już finansować sport, nawet wyczynowy. Dziękuję. Dziękuję panu Mariuszowi. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 9. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej sesji w dniu 30 stycznia 2013, 30 sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Jedna osoba przeciwna. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję za głosowanie i stwierdzam, że protokół został przyjęty stosunkiem głosów 12 za przy jednym głosie przeciwnym. Zamykam obrady 31 sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Dziękuję za uwagę.